Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną częścią misji. Także wsiadamy do naszego starego pick-upa, bo dawno nie był chłopak przepalany. Sobie tylko przyciszę dźwięki z gry i możemy tutaj cofać. Pierwsze co pojedziemy na pole, które niedługim czasie też kupimy, dlatego tam zawsze warto jakąś tam misję zrobić, ale i tak chyba w większości wszystkie pola oprócz chyba piątki mamy już zrobione na fulla. Będę musiał się tym w sumie zająć i popatrzeć, czy to tak serio jest, czy nie. No i dobra, cyk sobie tak. Jedziemy dalej, kukurydza nieskoszona, no trochę jednak będę musiał chyba dzisiaj zostać porobić poza odcinkami. Także trochę tam pewnie z 5 godzin będzie tutaj to trzeba powracować, tak, bo jeszcze kukurydza. I tutaj planuję w następnym odcinku wtedy siać po tej kukurydzy. Także no dobra, tutaj jest taki uskok, także lepiej sobie skręcić. Dobra. New Hollandka odpalimy od razu. Ten New Hollandik też pewnie wyleci na naszą farmę w niedługim czasie, bo tych dużych ciągników potrzebujemy. No wiadomo, wszystkie będę chciał kupić ciągniki. Teraz też zaczynamy się już tą grą powoli. Już tak bawić, już jednak jest trochę luźniej. No i tak trzeba pracować, ale wiecie, już te maszyny są trochę duże. I już to leci zgrabniej. Te 29 pole to już jest taki lekki byczek. Idzie tutaj to w miarę nam. No, temaciku oczywiście na odcinek standardowy, nie ma za dużo tych filmów jest. No dzisiaj w sumie nagrywam to dzień przed publikacją, także dzisiaj nawet będę miał w miarę czasu, żeby to wyrenderować, wstawić ładnie i żeby się to ładnie przetworzyło. No ale to też trzeba się trochę za nagrywanko wziąć. Teraz też blisko premiera Farminga nowego. Tutaj spadnie trochę aktywność tej serii, bo wydaje mi się, że będą dwa filmy 17, 2 z 19, no i 3 wtedy 3 z 22. Choć jeszcze pewnie w jakiś dzień tam będą dwa filmy z 22. Żeby też nie było. Dobra. Idzie to w miarę nam. Jeszcze pewnie jedną misję zrobimy, albo jeszcze dwie, zobaczymy na jakich polach też. Bo wydaje mi się, że teraz pojedziemy na jedno to małe pole. Zawsze te małe pola lepiej, tak jakoś fajnie na tych misjach się te małe pola robi, bo jest jakaś mniejsza maszyna, dawno się tymi mniejszymi też nie robiło, nie? I też taka odskocznia trochę jest. No. New Hollandem nawet za dużo nie robiłem, tak szczerze, w 17, więc to pewnie jest któraś tam maksymalnie 10 jazda pewnie. Czy te misje, to trochę tych ciągników się przewinęło przez te misje. Mamy już 160 godzin na save'ie, także to też gites sprawa, bym powiedział. Dobra, tutaj jest gites. Fajnie ta gnojowica leci. No, taką beczkę też w niedługim czasie będzie trzeba kupić.
Ona pewnie będzie stała na krowach. No ale też z biogazowni w sumie mamy bardzo dużo do wywożenia tej gnojowicy. A z racji, że też mamy jeden stan nawożenia, to też... tu też jakby to powiedzieć, kurde... No, ta gnojowica tak średnio jest potrzebna, znaczy ona chyba daje 10% tam, nie? Więc to jest też zawsze jakiś plusik. To jest 10% do tego wszystkiego, ale no jeszcze Ryzenka będzie trzeba nagrać. Ryzena, jakby to kurwa Barabasz powiedział. Ja to mówię Ryzen i bo mi się Ryzen mi się z procesorami myli. To się tak kojarzy bardziej, więc Ryzen wydaje mi się też spoko. Widzę, że też większość ludzi też mówi nawet Ryzen na tam gdzieś większość mówiło przynajmniej na swoich seriach. Dobra. Coś tu do mnie piszą. W trakcie odcinka pisanie jest najlepsze. No i też w sumie przygotowuję się do live'ów, jakieś tam layouty i te sprawy bym chciał sobie poustawiać. I wydaje mi się, że tutaj z grafikiem Minen grafik tutaj porobi pewne rzeczy. Także no. Wydaje mi się tutaj spoko opcją. To wszystko, no wiadomo, no, jakby już potem będziemy, wydaje mi się, że do końca roku gdzieś tu będzie 70 któryś odcinek na tej serii, nawet 80. Więc pewnie do końca stycznia seria się skończy. Zobaczymy, jak to będzie tutaj nam szło z tą serią. Aha, dobra. Paki coś do mnie piszą. O, jest tam mały omijaczek. Dobra. Pamiętam jeszcze, kurde, jak niedawno zbieraliśmy te monety. No te serie lecą, powiem wam szczerze. I ten czas, i te serie. Już trochę pokazuje, że ten czas szybko leci, jak mamy 55 odcinek. Byłoby ich więcej, jakbym nagrywał jakby częściej przez te wakacje i te sprawy. No to na pewno by było, tak wydaje mi się, 70, może nawet 80 odcinek by był. Bo na początku przecież ta seria wychodziła 3 razy w tygodniu. Jakby to tak utrzymać przez całe wakacje, no to byśmy mieli tam około 50 odcinka wtedy. No teraz byśmy już pewnie pod koniec serii było. No, ale trochę przez te wakacje rzeczy było innych do załatwienia, do porobienia i wiecie, nie tylko YouTube'em człowiek żyje. Dobra, tutaj też, nie ma misji. Pomyślałem, że będzie zaraz następna, bo jakaś, ale na jednym polu i tak byśmy tej misji nie robili. Ale wiecie, bym sobie już miał sprawdzone. Jedziemy tym pick-upem, pick-up też nie ma za dużo, 6,2 motogodziny ma czerwone. Ale pewnie jeszcze coś miał na początku, bo nie wydaje mi się, żebym tyle nim jeździł. Choć różnie bywa, bo one się chyba też liczą, jak on jest odpalony. Także tutaj mamy, widać, krówki się w miarę trzymają, coś tam jeszcze jest w tym silosie, dlatego ten silos będzie trzeba wyczyścić. Gdzie trochę kasy doszło, bo sprzedałem w sumie jedną przyczepę na razie z lasu. Już nie miałem w lesie co lasu porobić. Mamy 8-9 minut nawet. Dobra. Myślałem, że się nie zmieści, tak szczerze. Trochę za bardzo zapierdzielałem. Tak, tutaj chyba będzie kultywacja i tutaj też wydaje mi się, że będzie kultywacja. Dobra. Albo tu będziemy nawozy. Nie, no, gnojowica. Dobra, taki zetorek mi nawet pasuje. Zetorka przepalimy. Takiego zetorka też bym potem kupił tam nawet na owce czy coś. On taki zawsze fajny był. Znaczy z polską wsią mi się bardziej kojarzy, że takiego można sobie na spokojnie wziąć na polską serię. W sumie go pamiętam zawsze od... Teraz on... Nie, w 19 nie było chyba, nie? Ale w zetory powrócą, więcej ich będzie w sumie, 22 farmingu, także... Pewnie na zetorach będziemy częściej grali.
nowym farmingu. Także no. Czy my mamy, czy ja takiej beczki, czy ja ją sprzedałem teraz, mam rozkwinę, czy ja serio sprzedałem ją jeszcze, już, czy jeszcze nie sprzedałem, bo właśnie powinna być sprzedana, bo mamy tą drugą. Bardzo często kupuję nowe jakby maszyny, a nie sprzedaję tych, co już jakby nie jest wymiana. Bo jakby nie będę rozlewał taką beczką, jak mam 3 razy większą i ciul, żeby było lepiej, szybciej niby, znaczy nie byłoby szybciej na 2, bo jednak trzeba jeździć niepotrzebnie tą. No wiadomo, w sumie tutaj ani razu nikt nie wszedł na ten serwer przez multi i nikt mi jeszcze nic nie pomógł. W sumie raczej tutaj zbytnio nie nastawiam się, żeby ktoś wszedł na tę 17 i coś mi tutaj pomagał robić. Także no. Też myślałem nad tą trzciną, żeby w końcu zacząć robić, bo też zaraz się nam nazbiera bardzo dużo akcji i będzie cały czas, wiecie, coś innego na tych odcinkach. A jednak bym wolał tutaj tak stopniowo, że wiecie, jednak jakiś tutaj siew, jakiś coś, potem nowość, potem coś innego i nowość znowu. Także no, coś tak, żeby tutaj zakręcić w miarę tą serią. No teraz nie ma nawet na tych odcinkach co takiego innego robić, żeby te odcinki były jednak dłuższe. No ale macie z innych serii dłuższe odcinki, także też jest, wydaje mi się, spoczko. Także no. Dobra, myk. Zobaczymy. Może w grudniu seria się będzie tam w miarę też częściej pojawiać niż ten, ale zobaczymy. Raczej ten grudzień będzie bardziej spokojny niż tamten, ale znowu tamten następny cały rok będzie trochę tych odcinków. Nie zdradzam jeszcze nic. Niektórzy już wiedzą, w sumie w ekipie chłopaki tam wiedzą, co się można spodziewać, ale też wszystkiego do końca nie wiedzą. Planuję, żeby w następnym roku trochę była pompa duża na odcinki. Także no. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo nowości też będzie. W sumie dzisiaj sprawdziłem, że LX 2 wychodzi 1 marca, a myślałem, że będzie gdzieś w październiku, także pewnie w dzień premiery go nie będę nagrywał, bo jeżeli w październiku, to pewnie bym się już tam zbierał, ale nie będę, wiecie, najpierw nagrywał LX 2, potem LX 1. Chcę to po kolei. Bo nie wiem, czy to tam, szczerze nie interesowałem się do końca, czy to jest fabularnie jakoś połączone, pewnie dopiero z jakimś czasem będę tutaj bardziej to oglądał i wszystko. Także no. Już się zaraz tu będzie misja kończyć. I też odcinek chyba będziemy kończyć. Dobra. Zawsze jakaś kaska dodatkowa jest? Jest, dobra. Także my już będziemy wracać na farmę. Kurde, tak, tą kierownicę cholernie słychać na tych odcinkach. Ostatnio patrzałem. Także no. Jest trochę mały problem. Choć i tak dobrze, bo mam koszyk na mikrofon. Jakbym tego koszyka nie miał. Oj, to ja sobie nie chcę wyobrażać, co by tutaj się działo. Trochę lżej mógłbym nieraz kręcić tą kierownicą, tylko widzicie. Tutaj nieraz jest taki zakręt i trzeba tą szybko zrobić ruch i potem tą kierownicę głośniej słychać. Tak, właśnie siewnik tu stoi. Nagrywałem wczoraj odcinek i od razu po odcinku nie miałem czasu nawet posprzątać. I tu jest właśnie ten zestaw, który zasiał przed chwilą, wcześniej trochę to pole. Zapomniałem o nim w ogóle. Dobra. Widzicie, tutaj na sejwie cały czas się coś dzieje. Nie dodaję kasy. Nie wiem, czy ktoś by mnie podejrzewał o to, ale dobra. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.